Leczcie się samemu. I proszę Was o to naprawdę, dlatego że tutaj mam pokazaną do końca tego roku sytuację, w której e, jesteście dla siebie sami lekarzami. Nie, 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 nie. To, to nie tędy droga, dlatego że możecie sobie zrobić większe kuku. E, też internet Wam nie pomoże. E, jeżeli chcecie uniknąć takiego ogólnego wycieńczenia organizmu wręcz, Wydzięczenia tym, że sami się leczycie, sami się diagnozujecie, i potem z tego wynika no, ten kończycie półrocze kartą diabła to po prostu poproście o pomoc kogoś, kto jest wykwalifikowany, kto zna się na rzeczy, dlatego że no, nie do końca pozytywnie mi się pokazuje. Taka sytuacja, jeżeli wy sami próbujecie się zdiagnozować. D nie tędy droga. W tym diable jeszcze w, w czerwcu, uważajcie, jeszcze zobaczy. Dobra, okej. Okay. Uważajcie na wszelkiego rodzaju podczepy, jakieś, jakieś wam, wampiry energetyczne, dlatego że w diable często też się pokazują właśnie e, takie sytuacje, w których coś się podczepia, ktoś się podczepia i z Was doi, a to, że będziecie osłabieni, a to będziecie łatwym celem dla takich osób albo dla takich bytów. Dla, dlatego tutaj zwróćcie uwagę. Na szczęście jest pokazana taka tendencja wzrostowa i nadzieja na to, że ten wasz stan jest bliski temu, żeby się skończyć, tak? Dziesiątka to już jest właściwie, właściwie już taki sygnał do tego, że już niedługo as się pojawi. Tak? Czyli nabieracie siłę w lipcu. W sierpniu możecie jeszcze trochę czuć się osłabieni. E, tak delikatnie wracacie do siebie, dwójka mieczy, i to też może być związane z jakimś kłuciem, z jakimiś e, wynikami badań, coś takiego, może jakiś nieinwazyjny zabieg. E, I nieinwazyjny zabieg to jest. E, tak, tak, tak się nie mówi. Zabieg, ale taki e, jakiś kłócie mi się pokazało, albo zabieg chirurgiczny we wrześniu, no i powrót do względnej e, równowagi. Może też potrzeby, potrzebne wam będzie, potrzebny wam będzie odpoczynek w gronie rodziny e, w październiku. Ale tutaj też widziałabym e, takie ogólne samopoczucia, e, które już e, pow, powracacie do siebie, tak? Tutaj stabilizacja jest pokazana. E, w tej dwójce denarów Powiedziałabym, że wracacie do względnej równowagi, ale też z dwóch różnych źródeł czerpiecie, czy to radę, czy może dwa różne suplementy, może dwa, dwa różne lekarstwa. Tutaj mi się coś takiego pokazało. Też macie siłę na to, żeby z dwóch różnych źródeł brać, no, brać motywację no i kończycie rycerzem mieczy co może to oznaczać? coś związanego z drogami oddechowymi zwróćcie uwagę, no grudzień, zima wy w ogóle tutaj w tym miesiącu w tym roku możecie być troszeczkę osłabieni możecie czuć się lekko osłabieni fizycznie także... Myślę, że mogą się przyczepić, przyczepiać po prostu do was w ciągu tego roku różne jakieś takie mini dolegliwości. Ale e, też jest ważne, jak rozegracie te pierwsze trzy, trzy miesiące. Myślę, że to będzie kluczowe. No i potem e, pamiętajcie o tym, żeby samemu się nie diagnozować. Tyle ode mnie na ten rok. E, dziękuję, że jesteście ze mną. Życzę Wam udanego 2020 roku. Myślę, że tutaj wspólnie będziemy celebrować każdy dzień w kartach dnia. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa, pa.